Cześć, tu Agata, jesteście na kanale megadyskont.pl, a dzisiaj zapraszam Was na to, aby spędzić dzień razem z uroczą Anabel, a mam dla niej również taki specjalny przybornik, gdybyśmy chcieli ją zabrać gdzieś w plener. W zestawie jest baby Anabel, a także jej buteleczka, pampers, smoczek i taki śliniaczek, żeby się nie pobrudziła. A dodatkowo mamy też przybornik, zaraz Wam powiem, co znajduje się w środku. Dodatkowo mamy również przybornik, spójrzcie, tu jest takie miejsce na buteleczkę, z drugiej strony to samo, a w środku jest zapasowy pampers, gdyby był potrzebny, taki krem łagodzący dla naszej baby Anabel, jej grzechotka razem z taką buźką owieczki, a także mata, na której będziemy mogli ją przebrać. Popatrzcie, baby Anabel jest dzisiaj bardzo rozmowna. Oj, próbuje nawet sama gaworzyć. Jaka jest radosna. Teraz ją trochę ululamy do snu. Zobaczcie. Może się zrobi odrobinę śpiąca. Trochę nam ucichła. O, już zaczyna tak powoli wzdychać. I zamknęła oczka. Zobaczcie, jak śpi. Nasza Anabel już bardzo długo spała. Myślę, że pora ją obudzić, bo nie wolno tak długo spać. Ominie ją cały dzień. Anabel, obudź się. Oj, troszkę nam płacze. Pogłaszczemy ją trochę jeszcze po policzku. I zobaczcie, przestała płakać. Przygotuję teraz jej odrobinę śniadanka. Będzie z wieloma witaminkami. Zaraz zobaczycie. Nadeszła pora, żeby zjeść śniadanko. O, założę już jej śliniaczek, tak aby się nie pobrudziła. Przygotowałam jej teraz buteleczkę, zaraz się napije. Anabel już się napiła, teraz dam jej smoczek. O, zobaczcie, lubi go sobie potrzymać. I zaraz zabiorę ją na spacer. Wybierając się na spacer z Anabel, nie mogę zapomnieć o jej smoczku. Schowam go specjalnie do kieszonki z przodu, prawdopodobnie będzie często potrzebny. A także zabiorę jej buteleczkę z wodą, bo mogą być upały i może jej się zachcieć pić. Tu jest specjalne takie miejsce, widzicie, po boku, gdzie można schować jej buteleczkę. Teraz wykorzystam rączkę i założę cały przybornik na ramię. Ojejka, Anabel zaczęła nam płakać. Chyba ma mokrą pieluszkę. Zaraz ją jej zmienię. Otworzę teraz jej przybornik. Na szczęście wzięłam go ze sobą. Nie wiem, co byśmy zrobili w innym wypadku. I tu pierwsze, co jest jej mata. Zaraz ją rozłożę. Zobaczcie, jaka jest duża. Anabel bez problemu się na niej zmieści. Położę ją teraz spokojnie na macie. Zobaczcie, mówiłam Wam, że się zmieści. I zaraz założę jej pieluszkę, którą miałam w przyborniku. Zanim do tego przystąpię, użyję jeszcze kremu łagodzącego. Zobaczcie, na pewno się nam przyda. Tu mam pieluszkę. Zaraz ją rozłożę, żeby nic jej się nie stało. O, w ten sposób. I teraz, zobaczcie, Anabel będzie miała czystą pieluszkę. Zaraz ją jeszcze tylko mocniej przyczepimy. Tu są takie specjalne naklejki do tego. O, w ten sposób. I już jest przebrana. W przyborniku jest jeszcze zawsze schowana grzechotka po to, aby Anabel się nie nudziła. Zobaczcie, jaka jest ładna, z małą owieczką.
Dopiero co spędziliśmy dzień z małą baby Annabel. Była dzisiaj dość grzeczna, nawet nie płakała tak dużo. Ze spokojem ją ładnie uspokoiliśmy, położyliśmy spać, a także zdążyłam ją też nakarmić. Była na spacerze, gdzie przydał nam się jej przybornik. Możemy w nim zmieścić naprawdę sporo rzeczy, wszystkie, które uznamy za potrzebne podczas takiego wyjścia na dwór. Jeżeli film Wam się podoba, pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować nasz kanał, jest to możliwe o tutaj. Jeśli lubicie serię Lalek Baby Annabel, dajcie mi o tym znać, zostawiając kciuki w górę i również udostępniajcie film dalej. Do zobaczenia!